Nagrywanie włączone. Jedziemy. Cześć, cześć, cześć. Witamy całą brykadę Tygrysa. W związku z tym, że tam na YouTubie pod ostatnim filmikiem był bardzo fajny odzew i dużo, dużo pozytywnych komentarzy, postanowiliśmy z Karolem i z Maćkiem, a czy z Karolem, że tak powiem, odciążyć Maćka od pracy, no bo Maciek, jak wiecie, na 5 etatów leci. I ponagrywać takie krótsze dosyć filmiki odnośnie samorozwoju, technik i tak dalej, i tak dalej. Także Karol jest tu ze mną. Cześć, witam was serdecznie. Jestem, Karol? Jestem. Jestem. Słuchajcie, taki jest plan, abyście dostali od nas wiedzę. Materiałów mamy ogrom. Myślę, że to jest jakieś 200, może 250 różnego rodzaju technik dotyczących samorozwoju, dotyczących zmiany osobistej, dotyczących biznesu, dotyczących życia osobistego, podrywania kobiet, podrywania mężczyzn, współpracy albo wychowywania dzieci, gdzie te techniki też mogą być w tym konkretnym kontekście wykorzystywane. Będziemy się z tym z Wami dzielić i będziemy to dzielić na poszczególne techniki, tak żebyście mieli konkretną technikę opisaną i mogli ją wykorzystywać w danym momencie waszego życia, jeśli ona będzie wam potrzebna. Dodatkowo w miejscach, gdzie będzie taka potrzeba, gdzie uznamy, że jest taka potrzeba, konieczność albo jest taka możliwość, to w tym momencie będą też ćwiczenia do zrobienia i zachęcamy do ich robienia, bo tak naprawdę jest to niezmiernie ważna część każdego wykładu, każdej książki, każdego podcastu. Jeśli są ćwiczenia, należy je robić po to, żeby zrozumieć tak naprawdę, bo wiedzieć, a robić to są dwie różne rzeczy. Co z tego, że wiemy, jak nie robimy? O, wiem. Okej, fajnie, że wiesz, tylko fajnie by było też to robić. A robić uczymy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trenujemy konkretne rzeczy, a nie kiedy wiemy. Prawda? I to też bardziej zwizualizujesz, nie? Żebyśmy to bardziej wzrokowo pojęli. Tak. Bo co innego, jak opisujesz tylko, tak jak w ostatnim odcinku, a co innego, jak nam narysujesz jakieś wskazówki i wyłapiemy to wzrokowo. Tak, Maciek podsunął magicznego pena, którym rysuję po ekranie. Mam go zainstalowanego i tym magicznym penem też będę się poruszał, tak żebyście zobaczyli na przykład w momencie, kiedy będzie jakaś technika dotycząca linii czasu, żebyście mogli to zobaczyć, jak to wygląda, jak powinniście się po tej linii poruszać, czy w momencie, kiedy będziemy jakieś stany emocjonalne wywoływali, to też Wam to rozrysuję, tak żebyście mogli po prostu to sami powtórzyć w domu, w zaciszu swojego własnego domu, w kontekście potrzeb, które macie. O jakby całej koncepcji jeszcze powiemy przemo na samym końcu, czego byśmy od naszych widzów oczekiwali, tak, żeby nas tutaj wspomogli, no, abyśmy mogli zrobić to jeszcze lepiej. W którą lepiej. Stronę tak, też iść, w tak, czym tak, możemy tak, pomóc. Dokładnie tak, to dawajcie po prostu znać, czy to bezpośrednio, czy pośrednio poprzez YouTube'a, to już tam nie ma znaczenia. Dobrze, a dzisiaj słuchajcie, totalna podstawa. Tak uznaliśmy z Przemkiem, że warto byłoby od tego zacząć cały cykl, mianowicie w jaki sposób czytać książki naukowe. W jaki sposób czytać książki naukowe, jak do tego tematu podejść, żeby po prostu w ramach konkretnej książki zapamiętywać jak najwięcej. No właśnie, jak do tego podejść? Moim zdaniem książki naukowe, to ty kiedyś mi o tym Przemo wspominałeś, że to nie są rozrywkowe książki, więc tak naprawdę czytamy je po to, żeby się czegoś z nich nauczyć, absolutnie się z tym zgadzam, więc musimy mieć wypoczęty umysł, musimy mieć otwarty umysł w momencie, kiedy czytamy takie książki. Kiedy mamy, oczywiście to jest statystycznie, kiedy mamy najbardziej otwarty umysł? No, z rana, kiedy wstajemy. W momencie, kiedy wstaniemy, możemy sobie wypić kawę, usiąść do czytania książki. Moim zdaniem jest to dużo bardziej skuteczne, takie pół godziny przeczytania książki jest dużo bardziej skuteczne niż na przykład wieczorem, po 15 godzinach w pracy, dodatkowo wieczorem jeszcze zajmujemy się jakimiś naszymi bąbelkami, trzeba je ululać, no i dopiero wtedy, jak już wszystko jest zamknięte, to z tym bagażem doświadczeń z całego dnia zaczynamy czytać książkę, którą musimy rozumieć. Nie ma sensu czytanie tych książek naukowych w momencie, kiedy ich nie rozumiemy. Po prostu to nie ma sensu. Zgodzisz się, Przemku? Ja powiem ci, ja mam... Ja, no tak, zgodzę, nie zgodzę, bo ja no mam akurat na wieczór mam tak jakby wszystko odhaczone już w ciągu dnia, mhm, i mam tak, wydaje mi się, spokojniejszą głowę
niż rano. Rano mam taką presję, a tutaj do pracy, tu muszę to. I ciężko mi się rano skupić na takim zrelaksowaniu się, na czytaniu książki. To samo z treningiem. Wolę zrobić, jak już wszystko mam odhaczone, niżeli rano. Chociaż wydaje mi się, że takie 15 albo 30 minut książki bardziej by mnie wprawiło fajny dzień. Bo ciężko mam też wystartować z tym dniem, żeby być pełen energii i tak dalej. A tutaj wydaje mi się, że tak łagodnie bym wszedł w ten dzień, czytając tą książkę. Muszę spróbować. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat tak naprawdę. Statystycznie oczywiście, bo to znowu jest tam jakaś generalizacja. Jest tak, że mamy ludzi, którzy są nocnymi markami i porannymi markami. I teraz w zależności od tego, do której grupy należysz, no to chodzisz późno spać i później wstajesz na ostatnią chwilę. Albo chodzisz wcześnie wstać i jesteś w stanie sobie poranek zaplanować i zmieścić tam jeszcze książkę. W momencie, kiedy chodzisz późno spać i wstajesz na tyle szybko, aby wyrobić się tylko z podstawowymi rzeczami i biec do pracy, to tam już po prostu czytania książki nie wciśniesz. Więc albo będziesz szedł, kładł się spać wcześniej, po to, żeby wstać, nie wiem, pół godziny, godzinę wcześniej i tą książkę poczytać. Albo będziesz czytał ze zrozumieniem książki wieczorem, w momencie, kiedy jesteś w stanie wyłączyć swoją głowę i pozbyć się wszystkich, wiesz, obrazów, dźwięków, które przez cały dzień w głowie zebrałeś. To jak najbardziej. Generalnie czytasz je w momencie, kiedy masz najbardziej otwarty umysł. A kiedy masz najbardziej otwarty umysł, no to ty wiesz najlepiej. No wiem, ale właśnie z rana to ja mam bardziej taki problem, żeby się wkręcić w ten dzień. To idzie tak bardzo mozolnie. Nie mam tak, że... Znaczy, nieraz jest tak, jak coś fajnego mam do roboty, że wstaję pełen energii, ale tak jak jest taka szara codzienność, to tak mi się, powiem ci, parę godzin, żeby się wkręcić nawet czasami potrzebuje. Mhm. Jakbym do tego dołożył z rana książkę, to by wydaje mi się, żeby mnie to bardziej jeszcze zmuliło. Dlatego tutaj przychodzą z pomocą kotwice, o których też jeszcze wspomnimy poniżej, gdzie możesz sobie wywoływać stany emocjonalne takie, jak potrzebujesz. W tym konkretnym przykładzie, czyli odnośnie czytania książek, wypunktowałem 3 takie stany emocjonalne, które moim zdaniem przydatne są w momencie, kiedy czytasz książkę, czyli po pierwsze stan emocjonalny, jasność umysłu, koncentracja i skupienie na jednym konkretnym celu. Te 3 stany, w momencie kiedy wywołasz sobie i zapamiętasz je w formie kotwicy, to możesz wywoływać w dowolnym momencie i tak naprawdę wywoływać w dowolnym kontekście. To jest niekoniecznie kotwica, którą musisz tylko i wyłącznie używać w momencie, kiedy czytasz książkę. No, możesz ją wywołać w momencie, kiedy rano wstajesz i chcesz podnieść się z łóżka dużo lepiej wypoczęty albo z jakimś fajnym stanem emocjonalnym. Wtedy możesz ją, wiesz, odpalić. To tak jak z kremem do rąk. To, że na kremie do rąk napisane, że jest do rąk, wcale nie świadczy o tym, że nie możesz nim stóp posmarować i, wiesz, nic się nie wydarzy, tak? Czyli twierdzisz, że jak założę sobie taką kotwicę, to z rana powinienem mieć więcej energii, tak? I tak, od razu w taki Tak twierdzę, okay. Że jakbyś miał jakąś fajną kotwicę założoną, to oczywiście może być bardziej rozbudowana kotwica niż ta, która jest tutaj, czyli dołożyć do tego jeszcze kilka fajnych stanów, które jakby motywują cię do działania, to uważam, że po odpaleniu z rana takiej kotwicy czułbyś się zdecydowanie fajniej i szybciej wszedłbyś na te tory takie właściwe dla ciebie i dla twojego umysłu. Dokładnie tak. Okej. Dokładnie tak. To będziemy kotwiczyć. Będziemy kotwiczyć, będziemy testować, będziemy uczyć Was, jak kotwice zakładać i w jakich kontekstach je wykorzystywać. Tak naprawdę tych kontekstów wywołamy sobie wiele. Natomiast fajnie, bo powiem Ci, że też będę sobie utrwalał i się uczył przy okazji tego nagrywania. Także też jestem taki optymistycznie nastawiony do tego. Tak mi się wydaje, że to będzie ciekawe doświadczenie i dla Ciebie, i dla mnie, bo ja będę mógł się z tym podzielić. Ty też część nowych rzeczy, bo jakby pracowaliśmy już ze sobą, więc część jest dla Ciebie znana. Natomiast część nowych rzeczy myślę, że będziesz mógł sobie przyswoić i myślę, że dla naszych widzów to będzie ciekawe doświadczenie, w jaki sposób działa głowa i co z nią można zrobić, a można z nią zrobić niesamowite rzeczy, o których się tak naprawdę nigdzie nie mówi. Tak? No bo poruszymy też, Przemku, jak wspominałeś, jak rozmawialiśmy
hipnozę. No i teraz co ludzie wiedzą na temat hipnozy? No to, że w amerykańskim filmie idzie pan i krzyczy: zabije prezydenta, zabije prezydenta. I tyle wiedzą o hipnozie. A to są niesamowite doświadczenia, które tak naprawdę towarzyszą nam na co dzień. Nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować, bo tego nie wiemy, ale one nam towarzyszą na co dzień i wykorzystując je świadomie, można zrobić ze swoją głową i ze swoim ciałem, ze swoim życiem naprawdę fajne rzeczy. Warto to wiedzieć, to jakby jest podstawa moim zdaniem, a jeszcze większe warto to stosować. Tak, no bo... Tylko wiesz, też powiem ci, skąd mają wiedzieć to o tej hipnozie, jak rozmawiałem ze znajomym, jechaliśmy akurat na taki zjazd kryptowalutowy ze znajomym i właśnie on ma żonę psycholożkę i poruszaliśmy temat właśnie takiej hipnozy i tak dalej. I on, znaczy on rozmawiał z żoną i ona twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak podświadomość. Także popatrzcie, jacy niby mądrzy ludzie są psychologowie i tak dalej, ale no, moim zdaniem ograniczeni i też mają narzuconą jakąś tam ramę, w której pracują. No tak, wiesz, generalnie mają narzuconą ramę, bo uczyli się konkretnych metod i te metody dalej stosują, a ja też znam kilku psychologów i to są mega, mega inteligentni ludzie, natomiast gdzieś tam pozamykani na jakieś fajne rzeczy. No z drugiej strony, wiesz, to trochę im to chleb zabiera, nie? No bo u mnie była dziewczyna, która mówi, że już trzy... Albo daje, jak mają takie narzędzia, albo daje. Ale dziewczyna była... Sorry, że ci przerwałem, plus. Pod tym względem, że ktoś przychodzi na terapię i wałkuje 4 lata to samo i właśnie, nic nie pomaga. No właśnie to chciałem powiedzieć. W tym sensie daje. Tak, właśnie no, to chciałem powiedzieć, daje. Że to jest jak, wiesz, jak ze zbieraniem. To nie chodzi o to, żeby nazbierać, tylko zbierać, nie? No i w tym kontekście też była właśnie ostatnio u mnie dziewczyna, która mówiła, że już 3 lata chodzi na terapię i zaczyna czuć, że jest lepiej. Fajnie. Po 3 latach. Nie? Ale to też chyba o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby wyleczyć, tylko żeby prowadzić przez to wszystko. No. O, leczyć. No, żeby nie wyleczyć, tylko leczyć. Ale dobra, to wiesz, nie nam to oceniać, to niech każdy ma rozum, wolną wolę i niech sam oceni, przy pomocy jakich narzędzi chce zmieniać swoją głowę. I jedne i drugie są dostępne na rynku, także wiesz, może każdy spróbować jednych, może spróbować drugich, no i zobaczyć, co jest bardziej skuteczne. Natomiast no, to jest dziwne. Ale to Przemek, tak jak ostatnio rozmawialiśmy tak naprawdę, tu też właśnie jeden pan w komentarzach odnośnie poprzedniego filmu jako nauczyciel się odezwał, że on stara się robić ciekawe zajęcia dla swoich uczniów. I ja też miałem takich nauczycieli, którzy robili fantastyczne zajęcia i fantastycznie ich wspominam i to było ich bardzo dużo. Natomiast moim zdaniem jakby system jest, wiesz, skażony tak naprawdę jakimiś dziwnymi, to zawsze Maciek się chyba z pantofelków śmieje, nie? Tak. No bo tak naprawdę większość wiedzy no to jest nam niepotrzebna. No właśnie, wiesz. Ona jest gdzieś tam w pewnym kontekście, na pewnym poziomie potrzebna, no bo jednak fajnie jest być człowiekiem ogólnie rozwiniętym i nie wyobrażam sobie, żeby na przykład, nie wiem, w szkole nie było geografii, żebyśmy nie wiedzieli, gdzie leżą Stany Zjednoczone. Ale no nie na poziomie takim, że musisz tam pamiętać nazwy, wiesz, miast w jakichś dziwnych krajach, gdzie nawet nie wiadomo, gdzie one leżą. No to już jest przegięcie. Nie? Wydaje mi się, że powinna być taka hierarchia, że są takie rzeczy mega potrzebne, na przykład właśnie o ekonomii, o psychologii i tak dalej, a drugorzędne właśnie takie, co ty mówisz. I to można już tuc, tak. Jak masz miejsce w głowie. Tak, a nie, tak, że ci zapchają głowę pantofelkami, a nie masz miejsca na to, co to jest inflacja. Tak, no dokładnie. No. Dokładnie. Albo a z czytaniem to ci powiem, wydaje mi się, że chyba najlepiej czytać książki te, co cię interesują. Tak jest chyba najprościej i najlepiej i się zmotywować jest chyba tak no, do czytania. Przemo, no a po co czytać książki, które cię nie interesują? No, mówimy tutaj o książkach naukowych, więc powinieneś czytać te, które cię interesują. Pytanie, wiesz, jak ty do tego podchodzisz, bo może być tak, że tylko
leczysz tym swoje kompleksy, czyli nie wiem, chcesz być super wypasionym inwestorem. No i wiesz, że super wypasiony inwestor musi przeczytać 1000 książek, bo jak 1000 książek nie przeczyta, to nie będzie super inwestorem. No tak to nie działa, bo to nie jest kwestia twojej inteligencji, ilości książek, które posiadasz w gablocie. To politycy tak często robią, albo gdzieś tam znani biznesmeni, że robią sobie zdjęcia i nagrywają na tle książek. I okej, tylko wiesz, to, że je masz, to może świadczyć o tym, że jesteś bogaty i po prostu było cię na nie stać, ale to niekoniecznie je przeczytałeś, a już na pewno nie ze zrozumieniem. Niekoniecznie ze zrozumieniem, tak. Więc no, to wiesz, daleka droga do tego, nie? Czasami a lepiej później... przeczytać jedną książkę ze zrozumieniem i naprawdę z niej coś wyciągnąć, niż 50 książek bez zrozumienia. No, po prostu. Tak, a później tak cię życie weryfikuje. Zdecydowanie. Możesz przeczytać 100 książek, a później przychodzi hossa, tak. Miało być minimum i jest. I jest, wiesz gdzie. I minimum nie było. No, minimum nie było, wszystko poszło tak, w piach. Tak. Ale też... I ta wiedza, która... Ale to też uczy, nie? Oczywiście, wydaje że tak, się, oczywiście. Pamiętaj, że tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy przechodzisz hossę, to jesteś w stanie też jakby zobaczyć i zaobserwować, jak na ciebie działają konkretne zdarzenia, o których czytałeś w poradnikach, gdzieś tam w książkach. Na przykład ja zderzyłem się z absolutną chciwością. To było niewiarygodne, w jaki sposób na mnie ta chciwość działała. I dopiero wtedy zrozumiałem, czym ta chciwość jest, jak jest mocna i jak ciężko z nią walczyć. Dopiero wtedy. Nie w momencie, kiedy czytałem książkę. Bo jak czytałem książkę, mówię, a no spoko, nie no, chciwość, luz, no bez jaj, poradzę sobie z nią. No właśnie, to nie takie oczywiste wcale, tak? Nie takie wcale oczywiste, że jesteś w stanie sobie, to są bardzo mocne stany emocjonalne i bardzo ciężko się z nimi walczy. Bardzo ciężko. No ja sobie zapisałem nawet etapy, w których będę wychodził. No i co, jak doszedłem do tych etapów, no to odstawiłem to, no bo to dopiero był początek wzrostów. Dokładnie. Tak, taka była narracja. I tak. Się w to wkręciłem tak, no że trzymamy. Daj spokój, daj spokój, co będziesz wychodził. Będzie zaraz pompować, będzie pompa, będzie no. pompa, będzie pompa, zobaczysz, nie? No właśnie. Ale to zobacz, co z tego, że przeczytałeś poradniki, książki i wysłuchałeś 8 milionów godzin na YouTubie, nieistotne, nie? Jakby dopiero w momencie, kiedy sam to dotkniesz i sam się z tym zderzysz i tak jest w życiu po prostu. Ludzie mówią, życie weryfikuje. Tak, ludzie mówią, ucz się na cudzych błędach. No i super, uczenie się na cudzych błędach jest spoko, tylko zazwyczaj jest tak, że nie jesteś w stanie wywnioskować i wyciągnąć z tych błędów dokładnie tego, co jest dla ciebie ważne. To, co jest dla ciebie ważne, to wychodzi dopiero w życiu. Ale tutaj nagramy też bardzo fajny, moim zdaniem, odcinek dotyczący pozytywnej intencji, czyli jakby umiejętności wyciągnięcia z każdego zdarzenia w naszym życiu i tego pozytywnego, i tego negatywnego. Oczywiście w ramach pozytywnych ta intencja będzie oczywista, ale również w tych negatywnych. Pozytywne intencje tego zdarzenia. Uwierzcie mi, że w każdym zdarzeniu, nawet tym najbardziej hardkorowym, zawsze się za nim kryje jakaś tam pozytywna intencja. W momencie, kiedy będziecie potrafili ją odnaleźć, to po prostu będzie wam w tym konkretnym kontekście łatwiej w życiu. Bo jakby to nie będzie was zabijać. Nie? A tego typu rzeczy potrafią zabijać. A umiejętności, które wam sprzedamy, w sensie na YouTubie, nie? Sprzedamy, czyli dostaniecie je za frikasa, to będą umiejętności, w jaki sposób pozbywać się stanów emocjonalnych w kontekście negatywnych rzeczy, a brać tylko doświadczenia. Bo te doświadczenia, one są niezmiernie potrzebne w życiu. No bo w momencie, kiedy coś przeżyłeś, to warto by było wiedzieć, że to przeżyłeś i jak to działa dla ciebie, żeby jakby wiedzieć na przyszłość. A z takich hardkorowych rzeczy, które słyszałem, no i czytałem, już nie pamiętam, czy na YouTubie to był jakiś podcast, kobieta napisała do jakiegoś mnicha bodajże, czy jakiegoś takiego duchowego przewodnika, że została zgwałcona i że nie może sobie z tym poradzić od paru lat, że psycholodzy nie pomagają. On mówi, a to fajnie, że zostaje zgwałcona. A ona taka zdziwiona bardzo. Hmm. Jak to fajnie? Albo teraz możesz doświadczyłaś tego, co może niewiele, ale co kobiety doświadczają podczas gwałtu i możesz to wykorzystać i się z tym utożsamić. I ona teraz prowadzi jakąś tam taką, nie wiem, terapię związaną właśnie z gwałtami i tak dalej. Tak. I ona to czuje, no bo ciężko, żeby ktoś
kto nie wszedł w te buty, tak, ci mówił, się wypowiada. Nie przejmuj się. Tak, tak. No dokładnie. A już nie przejmuj się, tak... Przemek, nie przejmuj się, to już chyba nie ma najgorszego sformułowania, nie? To w kontekście jakby kolejnych filmów, które będziemy nagrywać. To jest po prostu... Tak, słowo nie. O Jezu, jak ktoś ma depresję, to nie przejmuj się, to po prostu jakbyś mu... Będzie dobrze. W łeb dał, no. Natomiast to jest tak, że my w ogóle mamy tendencję jako Polacy wypowiadania się na tematy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Jest takie bardzo fajne stwierdzenie, jak na przykład ktoś od razu mówi, pamiętasz, jakiś czas temu była taka zadyma z robakami, prawda? W Polsce, że tam teraz wszyscy wyciągają, że nas będą zmuszali do jedzenia robaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj mówili to ludzie, którzy nigdy tych robaków nie jedli i nie mają zielonego pojęcia, jak one smakują. I w momencie, kiedy czegoś nie robiłeś, to jest to tylko twoje wyobrażenie. Między wyobrażeniem a doświadczeniem jest przepaść. I w momencie, kiedy masz doświadczenie, to możesz na jakiś temat się wypowiadać. Jak masz wyobrażenie, to gówno wiesz na ten temat, Przemku. Po prostu. Czyli twierdzisz, żeby spróbować. Oczywiście, nie, że nie. Tak. I dopiero wtedy się wypowiadać. Albo się nie wypowiadać. Ja to wolę się nie... To się nie wypowiadać, dokładnie. Ja byłem w Chinach i jadłem i powiem ci, że no, chrupiące takie po prostu coś. Nic jakby, ani nic szczególnego, ani nic nieszczególnego. Jakbym miał na tym przeżyć, bo byłaby katastrofa jakaś gospodarcza, to spokojnie na tym da się przeżyć. Zależy od kultury wszystko. Oczywiście. I od pojenia, od małego. Dla kogoś kura może być czymś, czego nie tkną, tak. A pies jest przysmakiem. Tak, to jest wszystko w głowie. Dokładnie. Generalnie kontekst jest taki, że żeby się na jakiś temat wypowiadać, to powinniśmy mieć doświadczenie, a nie wyobrażenie. I wtedy jest okej, bo jak masz doświadczenie, to możesz mieć negatywne, możesz mieć pozytywne. Jadłem, był bardzo niedobry. I okej, luz, wszystko gra. Tylko w momencie, kiedy to sobie wyobrażasz, jakby to było jeść robaka, no to okej. Tylko nie wiesz, jak on smakuje, bo nie próbowałeś. A my mamy często właśnie tą tendencję do wypowiadania się. Hipnoza jest zła. Dlaczego? Byłeś kiedyś w hipnozie? No nie. To skąd wiesz? Bo tak mi się wydaje. No okej, no tak ci się wydaje. No to wiesz, daleka droga od wydawania, nie? No dobrze, ale jedziemy dalej. Czyli otwarty umysł. Powiedz mi. Tak, proszę cię. Otwarty umysł. A powiedz mi, jak się ciężko zabrać w ogóle do tego czytania, bo jest w dzisiejszych czasach dużo rozpraszaczy. Tak. Jest multum innych rzeczy ważnych, w cudzysłowie, niżeli czytanie książki. Czy jest na to jakaś taka technika, która mogłaby pomóc się zebrać do tego? Przede wszystkim książki naukowe czytasz po to, żeby się rozwijać, czyli żeby realizować swoje cele. W momencie, kiedy poukładasz sobie swoje cele, czyli zaplanujesz swoją przyszłość, no to w ramach konkretnego planu masz również wypunktowane, jaką wiedzę musisz posiąść. W momencie, kiedy nie czytasz tych książek, to po prostu sam siebie sabotujesz. Sabotujesz swoje wyniki, które zaplanowałeś, no bo potrzebujesz wiedzy. Ale w dzisiejszych czasach jest o tyle fajnie, że jesteśmy w stanie też odnieść się, czy jakby znaleźć tą wiedzę w inny, dostępny sposób i wykorzystać nawet jeżdżenie samochodem, na przykład do czytania podcastów. Ja to często robię. Wiem, że wszyscy mówią, że czytają podcasty, bla, 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 ale ja to lubię. Bo ja wolę czytać, ja wolę słuchać podcast albo jakichś materiałów, na przykład z II wojny światowej, bo jestem fanem, jeśli można powiedzieć, że jest się fanem II wojny światowej, po prostu interesuję się tym dość mocno, jeśli chodzi o ten wycinek historii, niż słuchać reklam w radiu, tak? Albo znowu jakichś dziwnych piosenek, które w tym momencie w radiu lecą. Po prostu przyjemniej mi się podróżuje w momencie, kiedy słucham czegoś, co coś do mojego życia wnosi. Cokolwiek, to nie musi być oczywiście podcast naukowy. Jakikolwiek coś, co wnosi do twojego życia. Natomiast jeśli chodzi o motywację, no to jest znowu, Przemek, stan emocjonalny. W momencie, kiedy potrzebujesz mieć stan emocjonalny, to zobacz sobie tam przydatne narzędzia dodatkowe, prawda? Jakby wypunktowałem 3 stany emocjonalne, które uważam, że są potrzebne w kontekście czytania książki. Jasność umysłu, koncentracja, skupienie na jednym celu. Spokojnie tu możemy dołożyć kolejny punkt pod tytułem motywacja. I to nawet tą motywację zrobić jako A, żebyś najpierw miał motywację, żeby najpierw ci się odpalił stan emocjonalny motywacji, a dopiero później pozostałe stany, które są potrzebne w kontekście czytania książki. Jasność umysłu to się bezpośrednio odnosi do pierwszego punktu, czyli momentu w całym dniu, w którym
ty uważasz, że najlepiej przyswajasz wiedzę. Tak? Bo to o to chodzi, żebyś w tym konkretnym momencie twojego dnia jak najlepiej przyswajał wiedzę. Niektórzy mają to wieczorem, niektórzy mają to rano. Tak jak wspomniałeś, ty chodzisz na siłkę wieczorem, niektórzy wstają rano, przed jeszcze wszystkimi obowiązkami idą na siłownię. Kwestia zagospodarowania całego dnia. Ani jedno, ani drugie nie jest złe, ani jedno, ani drugie nie jest dobre. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak masz poukładane życie i o której chodzisz spać. Tak, są ludzie, którzy 20... Indywidualnie. Oczywiście, że tak. Są ludzie, którzy 22 już się kładą spać po to, żeby rano wstać o 5 i jakby zacząć funkcjonować. Ja na przykład kładę się spać minimum 24, pierwsza rano i wstaję wtedy, kiedy muszę wstać, ale rano jestem w stanie wygospodarować niewielką ilość na czytanie książek i też często czytam je wieczorem. Czy to sabotuje moje wysiłki? Tak, ale mając kotwicę jestem w stanie ten stan emocjonalny sobie odpowiedni sposób wywołać. Jeśli jesteś w stanie poukładać dzień tak, abyś znalazł czas na czytanie książek z rana, to jest to najlepsze moim zdaniem rozwiązanie, bo wtedy masz po prostu czysty, czyściutki umysł, wypoczęty i jesteś w stanie skupić się na konkretnym celu. Ale to nie zadziała w momencie, kiedy nie zmienisz swojego planu dnia. Czyli nie będziesz szedł spać wcześniej i nie będziesz wcześniej wstawał, a nie na ostatnią chwilę. Okay? To tak jak Maciek mówi, że ma kulminację energii o trzeciej w nocy. O trzeciej w nocy, dokładnie. To, dokładnie, nie? Ja, no. Fajnie. Szanuję. No. Ciężko mi sobie to wyobrazić, ale no tak ma. No widzisz, no? Czyli jakby I trzeba zaakceptować. Znowu generalizacja, prawda? Jakby każdy ma w indywidualny, absolutnie indywidualny sposób do tego podchodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć taki moment w ciągu całego dnia, kiedy mamy najbardziej otwarty umysł. W tym kontekście drugi punkt to czytamy ze zrozumieniem do momentu, kiedy pojawia się jakieś słowo, którego nie rozumiemy, wzór bądź wykres. Jest to niesłychanie istotne, bo umysł działa w ten sposób, że w momencie, kiedy czytamy książkę i okaże się, że jest jakieś niezrozumiałe słowo, to po tym zdaniu, w którym jest niezrozumiałe słowo i cały kontekst zdania jest dla nas niezrozumiały, to nasza głowa się po prostu wyłącza. To jest tak jak na wykładach. Jechałeś z matematyką, jechałeś. Wszystko było proste, łatwe do momentu, kiedy pojawiło się coś, czego nie zrozumiałeś. Oczywiście wykładowca jechał z materiałem dalej, bo wykładowca jakby nie dopasowuje materiału do konkretnych jednostek i jest po temacie. I tak naprawdę jesteś zagubiony w matematyce i możesz być inteligentnym człowiekiem, pogubiłeś się w matematyce, nie jesteś w stanie ogarnąć jakiegoś konkretnego wzoru i kolejne wzory, ponieważ one korzystają jakby z tych wcześniejszych zagadnień, których ty nie zrozumiałeś, to tylko zapętlają i powodują, że jeszcze bardziej tego nie rozumiesz, jeszcze bardziej. To też trzeba wiedzieć, w którym momencie zareagować na takie wydarzenie. To jest bardzo ważne w kontekście dzieci, bo dziecko ci nie powie tak naprawdę, że ono czegoś nie rozumie. Jedyne, co możesz stwierdzić, to po ocenach, które później są. I jak najszybciej wysłać dziecko na korepetycję, żeby nadgoniło materiał. Bo ten materiał będzie narastał. Dziecko będzie siedziało na zajęciach, patrzyło się w sufit, bo nie będzie rozumiało, co do niego się mówi. I później, znaczy nigdy nie jest za późno, bo korepetytor jest w stanie nadgonić praktycznie każdy materiał, no ale po co później, skoro można trochę wcześniej? Czyli trzeba obserwować, czy w tych takich trudnych przedmiotach, jak na przykład fizyka, jeśli ktoś fizyki się uczy, albo jak matematyka, czy właśnie tam ktoś się nie pogubił. Bo to nie jest kwestia tego, czy dziecko jest mądre, czy mniej mądre. Jest kwestia tego, czy nadążyło za materiałem, czy nie. Albo na przykład, czy był nawet jakiś jeden temat, którego nie zrozumiało. I to wystarczy, żeby się dzieciak pogubił. I później się okazuje. Nie może być dzieciak ze wszystkiego super wow. Moim zdaniem dziecko może tam lecieć na tych przedmiotach, które tam nie rozumie, znaczy może nie rozumie, tylko którego nie kręcą, na tych dwójkach, trójkach, a te, które naprawdę go pasjonują, tam się przykładać. No bo nie możesz być z fizyki super, z biologii super, z WF-u super, z tego super. No, to tak nie działa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie mam dzieci. Może kiedyś, ale w tą stronę bym chciał i żeby moje dziecko nie było wow, ze wszystkiego super. Tu na skrzypce, tu na matematykę, tu na angielski i chwalić się sąsiadom, że jaki mój syn jest zajebisty. To, bez sensu. Dokładnie. Albo spełniać swoje niespełnione marzenia, nie? To też jest w kontekście. O, dokładnie. Będziesz bokserem, bo tata był taki, ale coś mu słabo szło. No ale to
bez przesady, ale tak, masz absolutną rację, natomiast ja na przykład jestem, to jest moja fanaberia tak naprawdę, w kontekście moich dzieci, to ja uważam, że jedną z najważniejszych nauk to jest matematyka jednak, nie? Bo ona ci daje podstawy do tak naprawdę praktycznie każdej pracy. Więc ja będę mocno naciskał, żeby moje dzieciaki były z matematyki jakby omega, nie? Ale języki to, obce, chociaż teraz ułatwia bardzo języki wszystko. Obce to jest jakby standard już teraz, nie? To już nie jest coś, co no to jest must have. No teraz że w jakimś niedługim czasie już będzie, no już na pewno są jakieś słuchaweczki, które zakładasz, które ci na bieżąco wszystko tłumaczą, to też będzie już takie, że będziesz musiał znać, ale niekoniecznie. Że technologia to na pewno będzie to fajne barierę. Tak, absolutnie. Będzie to fajne na pewno w kontekście takich jakichś dziwnych krajów, nie? Takich, gdzie masz jakieś dziwne języki, to będziesz się w stanie dogadać jakby z tubylcami, którzy nie wiem, po angielsku nie rozmawiają. To super. Do Chin na przykład. No. Tak, w Chinach mało kto po angielsku mówi niestety, nie? No. Wracając do tego tematu, czyli czytasz tak długo, jak pojawia się słowo, którego nie rozumiesz, wzór bądź wykres i tłumaczysz to słowo w Google i wracasz do tego zdania jeszcze raz ze zrozumieniem. Tak samo, jeśli autor konkretnej książki umieścił wzór albo wykres, to po to, żebyś go zrozumiał w momencie, kiedy ten wykres pojawia się w konkretnym kontekście książki. Więc trzeba zrozumieć wykres, zrozumieć wzór i dopiero możesz przejść dalej. Pomijanie takich rzeczy to jest jakby czytanie książki dla samego jego przeczytania. A w kontekście słów, których nie rozumiesz, to po prostu twój umysł się później zawiesza. On się później po prostu zawiesza i tyle. No. I dziękuję bardzo, głowa ci się wyłącza. Głowa ci się wyłącza, nagle czytasz stronę do końca, jesteś na samym końcu kartki i gdybym ci zadał pytanie, o czym była ta strona, to myślałeś o tysiącu innych rzeczy, ale nie o tym, co było na tej stronie. Dlatego książki naukowe to nie są książki na wyścigi. Nie płacą ci za to, żebyś je szybko przeczytał, płacą ci za to, żebyś z niej wyciągnął wiedzę. Dlatego trzeba je czytać ze zrozumieniem, choćby to miało trwać, nie wiem, 3 razy dłużej niż normalnie tą książkę byś przeleciał. Co z tego, że ją przeczytasz całą? To nic nie zmienia w twoim życiu. A w momencie, kiedy wyciągniesz kilka ważnych rzeczy, no to już w swoim życiu coś może zmienić. Więc Google, tłumaczymy, w tych czasach masz dostęp do Google'a, masz dostęp do nieskończonej tak naprawdę wiedzy, która jest w internecie, jesteś w stanie, myślę, że konkretne wzory, jak masz, to nawet na YouTubie będziesz miał wyjaśnienie, taki wzór, co one oznaczają i dlaczego w tym konkretnym kontekście się pojawiły. No ja się chyba z tego, co mówisz, łapię na to, że czytam tą książkę, jest jakiś wykres, a dobra, niepotrzebne mi to, lecę dalej. Tak. I te książki bardziej tak, że przeczytałem, odhaczyłem. Tak. I tak ogólnikowo bardzo, samorozwoju, super, coś tam z podświadomością, dobra, tak. Wszystkie są o tym samym. Dziękuję i tak. Na półkę. I ile mam książek na półce? Ja cię kręcę, nie? A to nie o to chodzi. Nie mam, a dużo, ale... No widzę teraz, o czym mówisz, że bardziej je tak przeczytałem, że mógłbym je jeszcze raz przeczytać i bym pewnie dużo, dużo wniosków innych wyciągnął z nich, niżeli tak jak czytałem do tej pory. Myślę, że na pewno byś tak właśnie wyciągnął wnioski, dlatego czytamy je powoli i ze zrozumieniem. Kolejna rzecz, zaznaczasz sobie zdania, które są najbardziej interesujące, czyli tak naprawdę czytając książkę, jednocześnie robisz jej streszczenie. Książki są po to, żeby po nich pisać, żeby zaznaczać, zwłaszcza naukowe. Nikt ci za to głowy nie urwie, to są twoje książki, zapłaciłeś za nie. Chyba, że jest z biblioteki, no to słabo. Ale jeśli to jest twoja książka, to oczywiście możesz sobie na niej zaznaczać. Po to, abyś po pierwsze, kończąc tą stronę, przeczytał jeszcze raz tylko te zdania, które zaznaczyłeś. Po to, żeby tą stronę sobie utrwalić. A następnie, dzięki takiemu podejściu, masz streszczenie tej książki. Czyli w momencie, kiedy będziesz chciał do niej wrócić za jakiś czas, to po prostu przeczytasz tą książkę tylko w ramach konkretnego streszczenia. I nic więcej. I to streszczenie sprawi, że przeczytasz ją 10 razy szybciej, a jednocześnie najważniejsze konteksty ci się przypomną. I to ty musisz wiedzieć, które
zdania są dla ciebie ważne i to ty je oznaczasz. Tak? Ty sam sobie robisz ściągę. Tak jak w szkole. W momencie, kiedy byłeś w szkole, to najwięcej nauczyłeś się, robiąc ściągę. Nagle się okazywało, że często ona nie była potrzebna, bo robiłeś ściągę we własnym zakresie sam. Oczywiście później pojawiły się komputery i można było po prostu zrobić, wiesz, zaznacz wszystko, czcionka szóstka do lewej, wydrukuj. I to było trochę łatwiejsze, ale kiedyś, jak się tworzyło ściągi i musiałeś ją sam napisać, no to w tym momencie bardzo dużo się zapamiętywało. Tak samo jest tutaj. Ja robiłem, ja zamiast składów Coca-Coli to tam wklejałem i z butelkami stała na stoliczku ładnie. No, długopisy, gumeczki i tak dalej. No, kombinowało się ze ściągami. Tak, dla mnie, to ja miałem tak na studiach, jak byłem, że najlepsza ocena to jest trójka, ponieważ przechodzi się dalej i nie trzeba się uczyć. Idealna no, ocena. No, coś w tym jest. Ale nie? większość trójkowych, takich średnich uczniów, gdzieś tam daleko zachodzi, moim zdaniem, bo to jest tak troszeczkę pod takie kombinacje, nie są tacy schematyczni. Tak. Jak im system narzucał, że piątki, szóstki, wszystko ten, a później tak jak wcześniej mówiliśmy, życie weryfikuje, że to nie, wiesz, no nie jest, o to tylko w tym jest chodzi. Jest duża różnica między kłuciem na pamięć i powtarzaniem tego, a zrozumieniem. Bo to, że wykułeś coś na pamięć, nie oznacza, że to rozumiesz. I to, że wykułeś coś na pamięć i jesteś w stanie to później na papier przerzucić i dostać dobrą ocenę, to nie znaczy, że to rozumiesz. I to jest też moim zdaniem, miałem tu duże pretensje odnośnie tego, jak funkcjonuje nasza szkoła, ze względu na to, że każe się powtarzać konkretne formułki, a nie je rozumieć. I to jest duży problem, bo moim zdaniem, jeśli jest dobry uczeń, który potrafi przeczytać coś ze zrozumieniem, a następnie opowiedzieć o tym swoimi słowami, no to karcenie go za to, że on powiedział to swoimi słowami, a nie na przykład powiedział formułkę, jest dla mnie dramatem. No to zabija inteligencję ludzi. Po prostu ludzie uczą się później na pamięć. Albo robią ściągi. Po prostu robią ściągi i przepisują jeden do jeden słowa te, które były podyktowane. A nie uczą się ze zrozumieniem. A to zrozumienie daje ci inteligencję. Bo to przez zrozumienie jesteś w stanie wyciągać wnioski. Wtedy masz konkretne zadanie, jesteś w stanie je rozłożyć, a następnie wyciągnąć wniosek. I nawet w momencie, kiedy to zadanie zostało zrobione źle, ale ty jakby przy pomocy swoich wniosków dochodziłeś do pewnych rzeczy, dałeś radę, a że wynik jest nie taki, no okej. I teraz nie można podchodzić do tego zero-jedynkowo, czy na końcu wyszedł wynik prawidłowy, czy nieprawidłowy. Nie? Tylko w jaki sposób dochodziłeś, jaka była droga. Tutaj niesamowita jest, słuchaj, fizyka. Fizyka ma to do siebie, że nic nie jest pewne. Jest coś na ten moment zbadane przy pomocy narzędzi, które mamy w tym momencie. I fizycy jakby godzą się z tym, że za chwilę może pojawić się jakaś kolejna teoria, która rozwali tą teorię, która była w tym momencie. No. No i co? I na przykład ty opowiedziałeś o teorii, która była i powiedziałeś o tym źle. Bo jakby wyciągnąłeś to z konkretnego kontekstu swojego albo swojej inteligencji. I cię uwalili. A nagle ktoś przychodzi mądrzejszy od nauczyciela i uwala tą teorię, którą on wykładał. To co, nauczyciela powinno się wywalić ze szkoły? No nie. Przyszła nowa teoria, jest nowa teoria. Ale tak jest chyba w życiu, tak jak z tą fizyką powiedziałeś. Że wszystko przez swój pryzmat też odbieramy i ten, a później możesz całkiem to zmienić. Albo się doedukujesz i już masz inny pogląd. O tym nagramy fajny odcinek, Przemek. O tym nagramy odcinek pod tytułem Mapa rzeczywistości, tak się będzie nazywał, w którym wyjaśnimy, jaka jest różnica między rzeczywistością a odzwierciedleniem tej rzeczywistości w twojej głowie. A jest katastrofalna różnica między rzeczywistością a światem, który masz w twojej głowie. A powiedz mi, tak teraz mi przyszło taki pomysł, czy to by było jako kotwica, na przykład, żeby widzowie, którzy nas słuchają, żeby a propos czytania książek, jakby napisali w komentarzu, którą książkę chcą przeczytać w określonym czasie, czy to by jakoś wpłynęło na to przeczytanie? Na motywację absolutnie. Wszystko, co zapiszesz, jest motywujące. Dlatego jak wyznaczasz cele, to zawsze je zapisujesz.
to robimy taki challenge, znaczy challenge, że ci, którzy chcą, niech napiszą w komentarzu książkę, którą przeczytają tam w przeciągu miesiąca, dwóch. Niech podadzą termin. To będzie taka... Tak. O, fajnie, no, taka motywacyjna i będzie. Wrócimy do tego tematu i zobaczymy, czy ktoś napisze później w komentarzu, że faktycznie to zrobił. Tak wyznaczamy sobie cele. Na ten moment biorę się za taką i taką książkę, daję sobie na jej przeczytanie ze zrozumieniem miesiąc, dwa miesiące. Nieistotne. Tyle, ile kto potrzebuje. I zobaczymy, kto przeczyta książkę ze zrozumieniem i wróci do nas z komentarzem, czy faktycznie to, co tutaj napisaliśmy i podpowiedzieliśmy, zadziałało. Jestem bardzo ciekawy, czy jeśli ktoś będzie robił dokładnie tak, jak tutaj powiedzieliśmy, to czy efekty będzie miał na wyższym poziomie, jeśli chodzi o czytanie książek. Bardzo jestem ciekawy. No ja też. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Możecie też sobie do tego tematu wrócić, bo o tym jest bardzo dużo materiałów, o metodzie szybkiego czytania, gdzie poprzez poszerzenie pola widzenia po prostu czytamy szybciej. Co nie zmienia faktu, że i tak moim zdaniem najważniejsze jest, aby czytać ze zrozumieniem, a nie szybko. Ale to pomaga i to też powoduje, że oczy męczą się mniej, ponieważ fiksacja jest no, mniejsza, 5 razy mniejsza. Nie? Więc warto... Tylko czy wyciągniesz z tego tyle, co chcesz wyciągnąć? To nie jest takie czytanie po łebkach? Moim zdaniem, Przemku, jakby nadrzędne jest to, aby wyciągnąć jak najwięcej. Jeśli miałbym do wyboru wykorzystać metodę szybkiego czytania albo przeczytać książkę z jak największym zrozumieniem, z rozkminieniem każdego słowa i każdego wykresu, to wybieram opcję numer 2. Ale w momencie, kiedy potrafisz czytać ze zrozumieniem i mógłbyś do tego dołożyć metodę szybkiego czytania po to, żeby ułatwić sobie samo czytanie i żeby ci się wzrok mniej męczył i żeby to zrobić szybciej, to połączenie tych dwóch metod jest super, ale najważniejszą metodą jest czytanie ze zrozumieniem. To jest absolutnie najważniejsze. A ty próbowałeś tej techniki? Nauczyłeś się tak, czytać, łapać tym wzrokiem parę linijek? Tak. To nie jest jakoś super trudne tak naprawdę. To nie jest jakoś super trudne. Natomiast jest to bardzo fajne w kontekście czytania na przykład jakichś takich przygodowych książek, jak czytasz dla wypoczynku, dla relaksu książki, to jest to super. A dzieciom jak czytasz, to też tak? Wiesz co, no, jak czytam... Po 3 linijki na raz? Jak czytam dzieciom, to robimy to powoli, żeby jak najwięcej emocji w nich wywoływać. Czyli czytam dzieciakom, nie czytam po to, żeby odpierdzielić jakby pańszczyznę, tylko czytam, żeby dzieciaki wyciągnęły coś z kontekstu książki. I często jest tak, że jest milion pytań do a co to, a dlaczego, i wiesz, jakby książka wywołuje konkretne emocje, następnie dzieciaki się o nie pytają, albo konkretne rzeczy, a co to jest, a to, i wiesz, i jakby tłumaczysz im, co to jest. Więc to czytanie, to nie jest tak, jak ty czytasz to w głowie, tylko to jest wywoływanie stanów emocjonalnych, po to, żeby dzieciaki podążały, jak wiesz, o misiu im czytasz, to fajnie by było, żeby tego misia sobie potrafiły wyobrazić. Żeby potrafiły przypomnieć sobie albo przywołać jakieś obrazy, które temu towarzyszą, wiesz, nie, jak jakieś dźwięki się pokażą, jak miś jest groźny i ryczy, to fajnie by było, żeby dzieciaki też przywołały sobie tą emocję. To jest niewiarygodnie ważne, żebyśmy jako ludzie potrafili sobie wyobrażać różne rzeczy i umieć przywoływać emocje. A to jest umiejętność, więc musisz umieć przywołać emocje, choćby w kontekście kotwic, no bo jeśli nie potrafisz przywołać konkretnych emocji i stanów emocjonalnych z przeszłości, to nie założysz kotwicy. Jakby nie będziesz jej miał, po prostu. Ale dużo osób to robi chyba też nieświadomie. Mi się wydaje, że przywołuje sobie na przykład, nie wiem, jakiś dany stan podczas, nie wiem, słuchania jakiejś muzyki lub też... No to jest kotwica, Przemku, nie? No nie wiem. To jest kotwica. Kotwica. Po prostu. Tylko to się nazywa naturalna kotwica, czyli ona została założona przez jakby życie. Okej, no może i tak, no. Ale skoro życie potrafi ci założyć kotwicę, to sam sobie też może się założyć. Nie? A to fajna rzecz, tak? Czuć się wtedy tak, jak chcesz, kiedy chcesz.
Czyli z tym szybkim czytaniem to ty dasz jakieś materiały tutaj, czy po prostu niech sobie kto tam interesuje? Jest tego multum. To jest akurat coś, co jest od wielu lat na rynku i jest multum materiałów dostępnych i na YouTubie, i wiesz, i w Google. Tutaj nie ma potrzeby. To nie jest żadna tajemna wiedza. Po prostu warto o tym wiedzieć, warto nauczyć się tej techniki. Pamiętajcie, że w kontekście czytania książek naukowych najważniejsze są to, co jest ponad tym, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o metodę szybkiego czytania. To jest najważniejsze. A metoda szybkiego czytania jest po prostu fajna w momencie, kiedy czytamy książki. Nie? No w książkach chodzi o to, żeby przenieść się do świata, który opisuje książka. Książka jest o tyle fajna, że ona dużo lepiej niż na przykład telewizja maluje ci obrazy. A o to chodzi, żeby książka malowała ci obrazy, żeby temu doświadczeniu towarzyszyły dźwięki i odczucia kinestetyczne. Bo to w kontekście pracy nad sobą jest niewiarygodnie ważne. A telewizor? To nie jest tak, że ja nie oglądam telewizor. Ja oglądam telewizor, oczywiście. Też korzystam z telefonu komórkowego. To jest jakby naturalna rzecz. Natomiast warto jest, nawet nie czytając książek, warto jest po prostu przenosić się w konkretne doświadczenia po to, żeby uczyć się wywoływać stany emocjonalne. Będziemy nad tym pracować, ale jest to niesłychanie ważne, jeśli chodzi o rozwój osobisty. A jak sądzisz, dlaczego tak osób mało czyta książki? No bo zobacz, ile bodźców masz teraz w życiu. Masz telefony komórkowe, które dają ci miliony różnych filmików. Masz telewizję, która jest dużo łatwiejsza, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy. No bo patrzysz się w telewizor i dostajesz wiedzę, jakby nie masz wysiłku. My jakby z samego założenia nie lubimy wysiłku. A dla ludzi, którzy nałogowo nie czytają książek, czytanie książek jest to wysiłek. Męczysz się czytając książkę, bolą cię oczy, uciekają ci myśli w innym, wiesz, w inne jakieś tam obszary, które nie są które nie chcesz, żeby uciekały. Po prostu czytanie książek jest męczące dla ludzi, którzy tego nie robią. Dlatego też nie chcą tego Ale robić. wszystko, co jest chyba pozytywne, to jest ciężko do, nie? Czy z medytacją, Tak, tak. czy z zimnymi prysznicami, czy ze Tak. sportem. Jak Co ktoś fajnie czyta wpływa nałogowo, na nas, to. to on po prostu siada i to robi. A w momencie, kiedy ktoś tego nie robi, to jest jakby cała procedura przygotowania. Musisz wygospodarować sobie czas. Musisz być w odpowiednim stanie. Musisz się pozbyć tego, tamtego, dzieciaki, coś, już jest wieczór. I tak, jakby jest milion powodów, dla których tego nie robisz. A jak Fajnie, ktoś jakby to to robi, weszło no, w nawyk po prostu. tak, jak masz to w nawyku, to po prostu bierzesz książkę i to robisz. I tyle. No. I tyle, nie? To Czy jest co, to. mamy przerobiony temat książek już, Mamy czy przerobione, jeszcze myślę. coś? Myślę, że mamy przerobione. Także słuchajcie, wyzwanie dostaliście od Przema. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to dzielcie się w komentarzach również rzeczami, z którymi wy macie problem. I w kontekście emocjonalnym, i w kontekście kontaktów międzyludzkich, i w kontekście pracy, domu. To będziemy to zbierać i raz na jakiś czas będziemy nagrywać filmiki, w których będziecie mieli konkretne narzędzia do zmiany. Konkretne podane narzędzia, w których korzystając z nich, po prostu będziecie mogli te rzeczy sobie dowolnie poukładać i dowolnie pozmieniać. Oczywiście te nowe filmy, jak będą się pojawiały, to będą już tak jak ten, w konkretnym kontekście nagrywane. No bo tego materiału jest sporo, no ale Jest, tak jest, jest, jest. my to robimy z Karolem, że tak powiem, dla was. Tak. Także chcielibyśmy pod was to Tak, do, dociągnąć. dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja tutaj z Karola mam pod ręką, także ja mogę sobie z niego korzystać kiedy chcę. Wydaje mi się, A że podzielimy się z warto. wami, dokładnie. Ale fajnie, żebyśmy ukierunkowali i zobaczyli, na czym wam też zależy. No tak, no bo my to wiemy, tak? Mamy te narzędzia, my je wiemy, my je znamy, więc fajnie by było, żebyście też powiedzieli, z czym wy macie problemy, jeśli chodzi o takie codzienne życie, tak? Codzienne życie. No powiem ci, że ja nie wiem. Ja to się uczę, jeszcze raczkuję w tym temacie.
Także fajnie, bo ten kontekst, content, to wszystko będę też się rozwijał, utrwalał. Tak. Też mi na pewno pomoże w wielu aspektach w życiu. Myślę, że na pewno. No to co, kończymy i tak. Co? Do usłyszenia. Dajcie znać w komentarzach co i jak i słyszymy się niebawem pewnie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pa, pa.